Frank Ribery u szczytu swojej formy uchodził za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Gdy wraz z Bayernem Monachium sięgał po zwycięstwo w Champions League, był wręcz w życiowej formie. Francuz wtedy został również poszkodowany, ponieważ nie otrzymał złotej piłki, która mu się najzwyczajniej w świecie należała. Ribery w życiu przeżył bardzo dużo. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Frank Ribery ma blizny na twarzy? Zapraszam do oglądania. Głośno o Riberim zaczęło się robić w 2006 roku, kiedy to wraz z reprezentacją Francji zdobył wicemistrzostwo świata, przegrywając w wielkim finale z Włochami. Cały turniej był bardzo udany dla francuskiego skrzydłowego, dzięki czemu przykuł uwagę najmocniejszych zespołów w Europie. Wcale jednak tak kariera Riberiego nie musiała się potoczyć. W pewnym momencie był na skraju i chciał zrezygnować z gry w piłkę nożną. W pewnym momencie swojej kariery nie mógł znaleźć żadnego klubu we Francji. Uważano, że w tamtym czasie Frank był po prostu za wolny. Dziś takie stwierdzenie może być wręcz kuriozalne. Po tym Francuz wrócił do rodzinnego domu, gdzie przydarzyła się pewna historia z młotem pneumatycznym. Mój tata myślał, że poradził sobie z obsługą młota pneumatycznego. Gdy go uruchomiłem, zaczął latać we wszystkich kierunkach. To wtedy zrozumiałem, jak ciężko pracuje ojciec. Z drugiej strony dotarło do mnie, że na dłuższą metę nie jest to zajęcie dla mnie. Dlatego koniecznie musiałem poradzić sobie jako piłkarz. Takie wydarzenia z przeszłości pozwoliły napędzać wiarę Riberiego w to, że może stać się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Rok po niezwykle udanych mistrzostwach świata wybór padł na niemiecki Bayern Monachium, który okazał się strzałem w dziesiątkę. W trakcie wielu lat gry dla Bawarczyków sięgnął m.in. 8-krotnie po Mistrzostwo Niemiec, czy po wcześniej wspomnianą Ligę Mistrzów. Sukcesy te Francuz zawdzięcza twardemu charakterowi, który nigdy nie pozwalał mu się poddawać. Ogromny wpływ na życie i karierę piłkarza miało pewne wydarzenie z dzieciństwa, przez które do dziś towarzyszą mu blizny na twarzy. Frank w wieku 2 lat padł ofiarą wypadku samochodowego, podczas którego był pasażerem. Wtedy wypadł przez przednią szybę, co na szczęście nie skończyło się katastrofą. 2-latek przeżył, jednak odniósł znaczące rany na twarzy, które lekarze musieli natychmiast zszyć. Rodzina, a także sam Frank później nie zdecydowali się na operację, która mogłaby w pewnym stopniu blizny ukryć. Przez to wtedy nastolatek był narażony na obelgi i szydzenie ze strony rówieśników. Jednak jak sam Ribery później przyznał, takie trudne warunki pozwoliły mu ukształtować charakter. Ludzie, gdy spoglądali na mnie, mówili: patrz, co on ma na twarzy, spójrz na jego głowę. Co to za blizna, to takie brzydkie. Gdziekolwiek się udałem, ludzie na mnie patrzyli. W pewien sposób przeżycia z dzieciństwa mi pomogły. To była w pewien sposób motywacja. Teraz nie przejmuję się krytyką. Frank Ribery to kolejny przykład piłkarza, który pomimo przeciwności losu i pomimo trudnego dzieciństwa potrafił zostać jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.